Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Jutro Donald Tusk ma podać kluczowe informacje w sprawie wypłaty środków z KPO. Premier powołał międzyresortowy zespół do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Prawdopodobnie środki mogą zostać przelane jeszcze przed wdrożeniem jakichkolwiek zmian w prawie, co będzie potwierdzeniem upolitycznienia przez Komisję Europejską decyzji w tej sprawie. W listopadzie ubiegłego roku politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniali, że środki z Krajowego Planu Odbudowy będą w ciągu kilku miesięcy. Już wtedy jednak część polityków związana z ówczesnym obozem władzy obawiała się, że może to nastąpić dopiero po wyborach parlamentarnych. Bruksela dawała ku temu jasny sygnał. Pamiętaj, Donaldzie, kiedy znów cię spotkamy, zobaczymy cię, tak jak powiedziałeś, jako premiera. To słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej. Osią sporu miała być tak zwana praworządność, czyli reformy wymiaru sprawiedliwości wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Te nie podobały się Brukseli, która realizowała narrację polityków związanych z Koalicją Obywatelską. Popularne stało się hasło pieniądze za praworządność. Od Polski domagano się zmiany prawa, by otrzymać środki, za które i tak płacimy już odsetki. Czy jednak rzeczywiście to zmiany w prawie były realnym problemem? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w wypowiedzi Donalda Tuska z 10 listopada ubiegłego roku. To nie kamienie milowe są problemem, tylko kamienie u szyi naszej ojczyzny. Ziobro, Kaczyński, Morawiecki to są te kamienie, które naprawdę stanowią problem. Teraz Donald Tusk, mimo że żadne zmiany w zakresie tak zwanej praworządności jeszcze nie zaszły, zapewnia. Tak, przywiozę z Brukseli te upragnione, te wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców, polskie samorządy miliardy euro. Donald Tusk na jutro zapowiada ogłoszenie swojego dyplomatycznego sukcesu w zakresie pozyskania środków z KPO. Jakie mogą być podstawy zmiany decyzji Komisji Europejskiej, skoro żadne formalne zmiany w prawie jeszcze nie zapadły, tego nie wiadomo. Na razie są jedynie zapowiedzi. Przygotowaliśmy plan w odniesieniu do kilku instytucji życia publicznego, w tym dotyczącej praworządności, w zespole, w którym oczywiście profesor Adam Bodnar odgrywa kluczową rolę, i ten plan na tym etapie wymaga dyskrecji. W Monitorze Polskim opublikowano już rozporządzenie premiera dotyczące utworzenia międzyresortowego zespołu do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Do zadań należy m.in. identyfikacja obszarów i analiza zagadnień związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego, a także określenie propozycji działań, w tym działań legislacyjnych, związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Pierwsze sprawozdanie poznamy dopiero w terminie 3 miesięcy od utworzenia zespołu. Czy w takim razie środki z KPO zostaną wypłacone, zanim w ogóle powstaną jakiekolwiek założenia zmian w polskim prawie? Wszystko na to wskazuje, bo przelanie pieniędzy to jedynie decyzja polityczna, podobnie jak uprzednie ich blokowanie. Być może byłoby inaczej, gdyby nie zgoda premiera Mateusza Morawieckiego na tak zwany mechanizm warunkowości. Ja mogę powiedzieć, co ja zrobiłabym, gdybym była wtedy premierem, gdyby podejmowane te decyzje. Ja oczywiście postawiłabym weto, jeżeli chodzi o mechanizm uzależnienia wypłaty środków finansowych od tak zwanej praworządności. Weta domagał się również koalicjant w rządzie Zjednoczonej Prawicy Solidarna Polska. Do tego jednak nie doszło, a brak wypłaty środków stał się jednym z tematów napędzających kampanię wyborczą. W Brukseli dziś pierwszy dzień dwudniowego szczytu Rady Europejskiej. Wśród tematów m.in. kwestia dalszego wsparcia Ukrainy. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Ukraina chce być częścią Unii Europejskiej, mówi prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. Z naszej strony byliśmy bardzo konsekwentni, zrobiliśmy absolutnie wszystko. Wykonaliśmy wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej, wszystkie zalecenia naszych partnerów. Temat rozpoczęcia rozmów akcesyjnych pojawi się podczas rozpoczynającego się dziś szczytu Rady Europejskiej. Uczestniczyć w nim będą kluczowi przywódcy państw członkowskich. Ukraina
nie tylko walczy przeciwko najeźdźcy, ale dla Europy. I przyłączenie się do naszej rodziny będzie ostatecznym zwycięstwem Ukrainy. I w tym mamy decydującą rolę do odegrania. Mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Niemalże wszystkie państwa członkowskie nie mają wątpliwości co do tego, że przyjęcie Ukrainy w szeregi unijnej wspólnoty leży nie tylko w jej interesie, ale całej Unii Europejskiej. Zgadzamy się, że rozszerzenie o Ukrainę, Mołdawię i Gruzję jest ważne. Nie możemy jednak zapominać także o Bałkanach Zachodnich, które są częścią europejskiej przyszłości. Podkreślał premier Słowenii. Do całkowitej jednomyślności w tej kwestii brakuje jednak Węgier, które grożą wetem. Premier kraju Viktor Orbán wskazuje, że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie wiązało się z nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Szybkie przystąpienie Ukrainy nie służy interesom ani Węgier, ani Unii Europejskiej. Unijni przywódcy rozmawiać będą również o dalszym wsparciu Ukrainy, mówi premier Estonii. Będziemy bardzo, bardzo ciężko pracować, aby zrealizować plan A, czyli 50 miliardów euro dla Ukrainy. W Brukseli Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Moja rola tutaj dzisiaj polega na wzmacnianiu determinacji europejskiej i myślę o Unii Europejskiej jako całości, ale także mówię o niektórych państwach członkowskich, aby przekonać je, że najważniejszą rzeczą dla nas jako Europy jest skuteczne wspieranie Ukrainy. Obok spraw bezpośrednio związanych z Ukrainą pojawi się również m.in. kwestia rewizji unijnego budżetu. Przywódcy państw Unii Europejskiej pochylą się także nad tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, mówi premier Hiszpanii. Europa musi zażądać przestrzegania prawa międzynarodowego i w szczególności międzynarodowego prawa humanitarnego. Musimy aktywnie przyczyniać się do ostatecznego i integralnego rozwiązania tego konfliktu, zapewniając wiarygodną i poważną perspektywę pokojową, która nada treść rozwiązaniu dwupaństwowemu. Szczyt Rady Europejskiej zakończy się jutro. Parlament Europejski będzie dziś głosował nad niebezpiecznymi przepisami wprowadzającymi ogólnounijne uznawanie rodzicielstwa. Stworzą one ogromny rynek surogacji w Europie, a także wymuszą na wszystkich państwach członkowskich uznanie skutków prawnych tzw. małżeństw jednopłciowych. Prawo rodzinne to obszar działalności państw członkowskich, który jest wyłączony z unijnych traktatów. Komisja Europejska na wszystkie sposoby szuka jednak rozwiązań, by mieć realny wpływ na jego kształt. Wczoraj europosłowie debatowali nad projektem przepisów, które miałyby wprowadzić ogólnounijne uznawanie rodzicielstwa. W praktyce ma to wymusić na wszystkich państwach członkowskich uznawanie skutków prawnych związków jednopłciowych. Instytucje Unii Europejskiej już mają za nic traktaty, bo jeszcze raz powtarzam, w ogóle ta dyskusja nie powinna mieć miejsca, dlatego że to jest bezpośrednia ingerencja przede wszystkim w prawo rodzinne kraju członkowskiego. Mówiła na antenie Radia Maryja europoseł Beata Kempa. W Polsce to konstytucja jasno określa, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym są z kolei zapisy, które bezpośrednio odnoszą się do dzieci, w tym do tego, kto może starać się o ich adopcję. Zaproponowane przez Komisję Europejską i poparte przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego regulacje ograniczyłyby możliwość odmowy uznania przez kraje Unii Europejskiej rodzicielstwa ustanowionego w innym państwie członkowskim. To znaczy, jeśli w jednym kraju Unii Europejskiej para homoseksualna uznana by została za rodziców, to tymi rodzicami byłaby również w innych państwach członkowskich, nawet tych, gdzie na przykład adopcja przez osoby tej samej płci jest prawnie niedozwolona. Przepisy forsowane w Strasburgu niosą za sobą jeszcze jedno zagrożenie. Stworzą ogromny rynek surogacji w Europie. Procederu, która jest niczym innym jak handlem malutkimi, jeszcze nienarodzonymi dziećmi. Jeżeli jakimś sposobem przejdą zmiany traktatowe, które są równolegle proponowane, no to powtarzam, nieprzyjęcie takich zapisów będzie groziło surowymi sankcjami. I to jest potężna rewolucja, która w tej chwili dzieje się na naszych oczach. Miejmy tego świadomość. Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad przepisami wprowadzającymi ogólnounijne uznawanie rodzicielstwa odbędzie się dziś po południu.
W Gdańsku odsłonięto tablicę upamiętniającą ojca Dominika Kabatka. To postać niezwykle ważna, choć mało znana. Duszpasterz był wsparciem dla członków Solidarności w okresie stanu wojennego. Ojciec Dominik Kabatek urodził się w 1935 roku. Zmarł 19 lat temu. W trudnym czasie, jakim był stan wojenny, niósł wsparcie członkom Solidarności. To on organizował tajne spotkanie i msze święte dla związkowców. Włączał się także w działalność Solidarności. Ojciec Kabatek również brał udział z nami bardzo mocno w strajku w 1988 roku. Kościół nam bardzo, bardzo mocno pomagał. To był kościół taki, który był dla nas pod ręką, bo to była dyrekcja, a cały Nowy Port to przecież portowcy. Mowa o kościele morskim w Gdańsku, w którym w latach 1978-1989 ojciec Kabatek pełnił posługę. I właśnie tam wczoraj odsłonięto tablicę upamiętniającą duszpasterza. Uroczystość rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Wiesława Szlachetki. W homilii ksiądz biskup podkreślił zaangażowanie ojca Kabatka. Wśród tych naszych rodaków, którzy rozpoznali wartość Solidarności, którzy tej wartości poświęcili swoje życie, na szczególną uwagę i na naszą wdzięczność zasługuje ojciec Dominik Kabatek, franciszkanin, który tu w latach 1980-1989 pełnił posługę gwardiana i duszpasterza portowców. Jest wielu świadków jego zaangażowania i poświęcenia. Ojciec Dominik z wielką odwagą i gorliwością pełnił posługę duszpasterską i sakramentalną wśród ludzi pracy i ich rodzin. Wczorajszą uroczystość uświetniła asysta wojskowa żołnierzy 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Po uroczystym odsłonięciu tablicy i jej poświęceniu delegaci złożyli kwiaty. Posługa kapłanów w czasie stanu wojennego była nieoceniona. Podczas gdy wiele osób traciło życie, wsparcie kapłanów pomagało Polakom nie poddawać się w walce o wolną ojczyznę. Dziś ważna jest pamięć o tamtych wydarzeniach. Jeżeli nas nie będzie, jeżeli nie będziemy przypominali, to ta historia może się powtórzyć. Już widzimy, jak łatwo przychodzi relatywizować przeszłość, jak łatwo przychodzi usprawiedliwiać morderców, natomiast ofiary dalej czekają na zadośćuczynienie. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia. Z Pana Bogiem.